Cześć, ja nazywam się Jakub Szyndler i witam w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Dzisiejszy problem, z którym się zmierzymy, to taki problem, jak to zrobić fajnie, jeżeli zostawiam maszynę na noc i ta maszyna po drodze ma wykonać jakąś obróbkę zgrubną, a później jakąś wykończeniową na jakimś tam detalu, a być może na przykład pracuję z paletyzerem i tych obróbek zgrubnych i wykończeniowych jest cała masa, jedno po drugim. I co zrobić, jeżeli w trakcie obróbki zgrubnej narzędzie nam strzeli, uszkodzi się, urwie się, no i nie chcielibyśmy za bardzo lecieć wykończeniowym narzędziem, bo też się pewnie uszkodzi i następne detale też powinny o tym wiedzieć, że tego jednego narzędzia nie ma, więc jak połączyć tak naprawdę Tool Breakage Detection, który mamy w sterowniku pod VPS-em, bo to jest standardowy cykl Renishawa, z ATM-em, czyli z systemem narzędzi bliźniaczych. I tutaj od razu wspomnę, jeżeli nie widzieliście webinara na temat ATM-u, to warto by było obejrzeć go wcześniej, bo będę troszeczkę do niego nawiązywał. Gdzieś tutaj pojawi się na górze link, mam nadzieję, jak nie zapomnę. Jak zapomnę, to się upomnijcie w komentarzach albo wygooglujcie ATM HAS webinar, to na pewno tam mój webinar znajdziecie. Bo z ATM-a będziemy dość mocno musieli tutaj skorzystać, a to będzie tylko jedno z wielu jego zastosowań. Długi wstęp, przynudzający, zapraszam do oglądania. Na początek opiszmy sobie prościutki program obróbkowy, w którym mam obróbkę zgrubną OTN1, czyli wybór narzędzia, korektory i 5 sekund przerwy, które nazwę obróbka, bo tam będzie obróbka, a później N2 wykończenie, ta sama sytuacja. Jeżeli uruchomi taki program, to maszyna oczywiście wybierze narzędzie pierwsze, zaczeka sobie 5 sekund, no bo to jest nasz czas obróbki powiedzmy zgrubnej, po czym automatycznie przejdzie do narzędzia drugiego, a właściwie trzeciego, no bo te trzy drugiego w kolejności, przywoła korektory, wykona obróbkę wykończeniową i się zakończy. Na tym etapie myślę, że wszyscy wiemy, o co chodzi i tu nic strasznego nie ma. Ale fajną opcją jest to, że możemy sobie w grupie ATM pod przyciskiem Current Command dodać grupę o numerze czterocyfrowym wypadku frezarek, do której mogę sobie dodać narzędzie o konkretnych numerach. Nazwijmy to narzędzie 1 i 2. I teraz zamiast wywoływać T1, wywołam T1001, numer grupy, podobnie H1001 i D1001, więc korektor długościowy i średnicowy również zostanie przejęty automatycznie zgodnie z tabelą w mojej grupie 1001, co spowoduje wybór narzędzia pierwszego w tym wypadku. Na górze widzę, że w aktywnym narzędziu mam narzędzie pierwsze i to narzędzie sobie czeka 5 sekund, po czym nastąpi przejście na narzędzie trzecie, które będzie miało numer narzędzia trzeci, a przesunięcie zgodne z tym, co wynikałoby z grupy, czyli trzecie. Sprawa prosta, nic nowego, nic ciekawego. No ale teraz co, jeżeli to narzędzie pierwsze nam się zużyje, się znaczy zostanie uszkodzone w jakiś sposób. No jeżeli teraz sobie ustawię jego trwałość tak, na pałę, na szybko, jako trwałość 0, czyli wpiszę tutaj gwiazdkę, oczywiście się pomyliłem i wpisałem jedynkę, bo zapomniałem o shifcie, ale wiecie, o co chodzi, mamy trwałość 0 i uruchomię ten sam program, to maszyna naturalnie nie wybierze już narzędzia pierwszego, bo ono jest jako zużyte, tylko na górze wybierze nam narzędzie drugie, no bo jest to narzędzie drugie w tej chwili, które będziemy mieli w naszej obróbce wykorzystywane, a później przejdzie na narzędzie trzeciego, narzędzia wykończeniowego. To dalej jest w miarę proste, nie jest to myślę nic nowego, bo taki ATM jest bardzo prosty. No i teraz troszeczkę to sobie pozmieniamy, bo po wyzerowaniu oczywiście trwałości, zakładając, że to narzędzie jest OK, spróbujemy sobie dodać Tool Breakage Length, który będzie miał za zadanie zbadać nam, czy to narzędzie się nie zużyło w trakcie obróbki. On może być w trybie non-rotating albo rotating, zależnie od tego, jak wolimy, czyli obrotowo albo nie. Wybiorę narzędzie pierwsze z tolerancją 0,1 i powiem, że akcją ma być flaga, czyli ma się coś stać. Ustawię dowolny niewykorzystywany numer narzędzia, w tym wypadku 200, i powiem Expired Tool in ATM, czyli zużyj to narzędzie jakby w swojej tabeli tej narzędziowej grupy. Po czym powiem, że po wszystkim, jeżeli okaże się, że narzędzie się zużyło, wróć do linii pierwszej, linii, w której zaczyna się moja obróbka zgrubna. I taki wklejony kod, jeżeli go sobie teraz załaduję, sprawiłby, że narzędzie pierwsze zostanie domierzone i w razie jego zużycia zostanie zaznaczone jako zużyte. Natomiast ja nie chcę, żeby to było narzędzie pierwsze, bo nie zawsze będzie narzędzie pierwsze. Jak uzgodniliśmy, grupa posiada dwa narzędzia, 1 i 2, więc czasem będę zaczynał od tego, czasem od tego. W związku z czym wejdę sobie szybciutko w helpa i tutaj uprzedzam, nagrywałem to bezprzewodowo, więc ekran będzie mocno klatkował, ale mam nadzieję, że to będzie dalej czytelne. I wybiorę sobie w naszym helpie tabelę makrozmiennych, w której postaram się odnaleźć zmienną odpowiedzialną za narzędzie we wrzecionie. Jest to zmienna numer 3026, teraz ją widać, tak? Narzędzie we wrzecionie tylko do odczytu. Więc zamiast podstawić tutaj narzędzie pierwsze, mogę tutaj podstawić zmienną 3026. Odczytaj numer narzędzia, które jest w tej chwili we wrzecionie, po czym później powiem, nie wybieraj już narzędzia, bo ono jest, skoro sprawdzam je po wszystkim. I powiem, zbadaj teraz narzędzie o numerze 3026.
Kiedy już je zbadamy, to ustaw, że to narzędzie jest zużyte, ale nie narzędzie numer 1, bo zmienna 8001 odpowiadałaby za narzędzie pierwsze, tylko zmienna numer 8000 plus numer narzędzia we wrzecionie. To się równa i alterek, czyli jeżeli miałbym narzędzie pierwsze, to mam 8000 plus 1, 8001. Narzędzie drugie 8000 plus 2, czyli 8002. Jeżeli teraz flaga zostanie ustawiona jako 0, czyli narzędzie nie zostało zużyte, to maszyna musi wiedzieć, gdzie iść dalej. Ja powiem go to 2, bo 2 to jest moja obróbka wykończeniowa, kilka linii niżej. Natomiast jeżeli 2200, czyli flaga jest ustawiona na 1, mam powiedziane go to 1, czyli przeskocz z powrotem do obróbki zgrubnej. I teraz tak dla zasady, to ja sobie domierzę to narzędzie, które mam pod jedyneczką, żebyśmy mogli, prawda, sprawdzić jego długość. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ono było mierzone, bo to takie pierwsze lepsze narzędzie, które znalazłem na półce. Część była w maszynie, część była na półce. Puszczę sobie zwykły pomiar autolengthon rotating. Ja już wspominałem o tym, że go bardzo lubię, dlatego że on nie wymaga określania ani długości, ani średnicy. Mogę w niego wejść, wcisnąć zielony i wiem, że narzędzie na pewno się zmierzy poprawnie. I mam cyk, cyk, narzędzie poszło do góry. Jesteśmy zmierzeni. Więc teraz nasz program powinien wykonać obróbkę zgrubną, więc czeka nasze 5 sekund. Po czym sprawdzić, czy to narzędzie, które w tej chwili jest we wrzecionie, już nie narzędzie pierwsze, niekoniecznie narzędzie pierwsze, w tym wypadku akurat pierwsze, ale niekoniecznie będzie to narzędzie pierwsze, czy ono się nie zużyło. Więc maszyna podjedzie nad sondę, podjedzie trochę wolniej i dojedzie ruchem G31, czyli ruchem Feed Until Skip. Kiedyś go lepiej opowiem na kanale, bo to jest fajny temat. Sprawdziło swoją długość i stwierdziło, nie zmieniłem się o więcej niż dychę, czyli o tolerancję, którą wpisaliśmy. To oznacza, że obróbka zgrubna przeszła poprawnie i mogę iść do narzędzia trzeciego, narzędzia wykończeniowego. Program pracuje tak, jak pracował zawsze, mamy 5 sekund przerwy na wykończeniu, działa. Co jeżeli natomiast ja sobie wskoczę w offsety i oszukam długość tego narzędzia, na przykład dodając mu 5. Czyli stwierdzę, to narzędzie tak naprawdę miało być 5 mm dłuższe niż jest, czyli zdaniem maszyny ono ma urwane 5 mm swojej końcówki. Tak należy do tego podejść. Znów narzędzie będzie wykonywać obróbkę zgodnie z poleceniem, po czym przejdzie do sprawdzenia, czy przypadkiem się nie urwało. I tym razem oczekujemy, że ono albo uderzy w sondę, ale uderzy w błędnym miejscu, czyli z tolerancją szerszą niż dycha, albo nawet sondę nie dotknie. Ja wpisałem aż 5 różnicy, więc ono nawet sondę nie dotknie. Myślę, że to na grzybku widać, że on się nawet nie dygnął. Więc maszyna podjechała do góry i stwierdziła, oj, nie, 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 to narzędzie zmieniło się o więcej niż dychę. Co to oznacza? Wybieram narzędzie drugie i jeszcze raz przeprowadzam całą obróbkę zgrubną, plus zaznaczam na dole zużyte narzędzie, zużycie narzędzia właściwie, czyli w ATM-ie zobaczymy, że nasze narzędzie numer 1 zostało zużyte. Po wykonaniu zgruby narzędziem T2, które jest drugim narzędziem w grupie 1001, ono również zostanie zmierzone, bo nie wiadomo, czy ono też się nie urwało, więc jedziemy na podmiankę, klik, klik. Mamy zmierzone narzędzie, no i to narzędzie nie zmieniło się o więcej niż dychę, co oznacza, że możemy kontynuować obróbkę, czyli pobrać narzędzie T3, które jest odpowiedzialne za naszą obróbkę wykończeniową. I takich narzędzi mogę w grupie ustawić ile chcę. Jeżeli zużyją się wszystkie, maszyna wyrzuci alarm, że nie ma dostępnego narzędzia w danej grupie i nie będzie w stanie kontynuować pracy. W tej sytuacji, jeżeli dane narzędzie się zużyło, oczywiście powinienem je teraz wybrać do wrzeciona, odklikać jego trwałość, ale to zrobimy sobie zaraz, natomiast na pewno wyjąć je i fizycznie wymienić, czyli zabiorę tę oprawkę, wrzucę inną oprawkę z dobrym narzędziem, świeżo zagrzaną, upewnię się, że dobrze leży dobrze i usunę dane narzędzie. Mogłem po prostu zmienić jego trwałość od razu, ale ja lubię je teraz zamienić sobie miejscami po to, żeby kolejne obróbki zaczęły od narzędzia T2. Skoro ono i tak jest w użyciu, to niech od niego się zacznie. Jak ono się urwie, wrócimy do T1. No i oczywiście narzędzie muszę fizycznie zmierzyć, żeby było gotowe do następnych działań na tej maszynie. No bo prawda, ten proces pewnie kolejnej nocy znowu będę chciał powtórzyć. Dzięki ślicznie na poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. Oczywiście to nie bardzo zadziała na narzędziach płytkowych, prawda? To raczej jest dla monolitów, natomiast na narzędzi płytkowych zawsze możemy ustawić jakiś limit przeciążeniowy. No jeżeli zaczniemy skrawać korpusem, to maszyna również może się zatrzymać, również może zareagować. Niestety, no niestety głównie to z alarmem. Kiedyś może mi się uda wymyśleć jakiś lepszy system badający obciążenie, ale to jest temat na inny dzień. Dzisiaj natomiast, jeżeli materiał Wam się podobał, jak zawsze zapraszam do lajkowania, subskrybowania czy dzielenia się linkiem ze znajomymi. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie to dole w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku już za tydzień.